Zanim przejdę do dzisiejszego felietonu, zapraszam w piątek, 26 sierpnia, na ulicę Freta 16 na warszawskim Nowym Mieście. O godzinie 12 odbędzie się tam uroczystość upamiętniająca członków Sztabu Armii Ludowej, którzy zginęli w niemieckim bombardowaniu 26 sierpnia 1944 roku. Uroczystość organizują środowiska kombatanckie powstańców warszawskich oraz weteranów Armii Ludowej. Sympatycy, sympatyczki historii czerwonej są tam mile widziani, mile widziane. A w dzisiejszym odcinku będzie o państwie notorycznie łamiącym prawa człowieka. Kraju, w którym policja zabiła podczas demonstracji ponad 1000 osób. Gdybym miał opowiadać o wszystkich incydentach strzelania do demonstrantów oraz zabójstw politycznych, to ten materiał musiałby trwać wiele godzin. Jeśli myślicie, że chodzi mi o Polską Rzeczpospolitą Ludową, to jesteście w błędzie. Mówię o II Rzeczpospolitej. Jeszcze nie zakończyła się na dobre faza formowania nowego państwa, a już padli pierwsi zabici protestujący. 29 grudnia 1918 roku podczas demonstracji robotniczej w Warszawie przeciwko nomen omen państwowym represjom wobec ruchu robotniczego i rad robotniczych w Warszawie padły strzały. Do tłumu strzelała zarówno policja, jak i niezidentyfikowani napastnicy z budynku zajmowanego przez wojsko. Prawdopodobnie byli to oficerowie. Zginęło dwóch demonstrantów, a kilkunastu zostało rannych. Niektóre źródła mówią nawet o 6 ofiarach śmiertelnych, co jest możliwe, ponieważ wówczas do ofiar bezpośrednich demonstracji nie wliczano tych, którzy zmarli po wielu dniach w szpitalach. Tego samego dnia, 29 grudnia, w Kozłowie w powiecie płockim wezwana przez właściciela ziemskiego policja strzelała do strajkujących robotników rolnych, zabijając 8 osób. To jeden z pierwszych bardzo licznych przypadków używania broni palnej przeciwko protestującym. Jak widać na poprzednim przykładzie, często na wezwanie lokalnego fabrykanta czy też właściciela ziemskiego, który po prostu kupował sobie interwencje policji czy wojska przeciwko strajkującym. Władze tłumaczyły się najczęściej walką z bolszewizmem i było to stosowane przez całą II RP usprawiedliwienie dla krwawych represji strzelania do ludzi na ulicach. Jak się później okaże, no często bardzo, bardzo naciągane. 3 lipca 1919 roku w Warszawie podczas tłumienia demonstracji bezrobotnych policja użyła broni palnej i bagnetów. Jeden z protestujących został zastrzelony, drugą ofiarą był bezrobotny Karol Zalewski, dźgnięty przez policjanta bagnetem w szyję. Czyli nie przypadkowo, tylko z premedytacją działanie policjanta, który chciał zabić demonstrującego. O tym, jak zachowywali się podczas tego protestu tak zwani stróże porządku, świadczą relacje z gazet. Jeden z policyjnych komisarzy strzelił z rewolweru do delegata wysłanego przez bezrobotnych na rozmowy w sprawie trasy przymarszu i przekazania władzom postulatów. Zabici i ranni padali później również podczas likwidacji rad robotniczych, głównie w ich twierdzy takiej robotniczej Czerwonym Zagłębiu Dąbrowskim. Ten wczesny okres II RP charakteryzuje się ogromną przemocą, ale również chaosem. Nie zachowały się dokładne dane o liczbie ofiar oraz liczbie osób, które zginęły w wyniku bezpośrednich represji, natomiast mamy informacje o poszczególnych incydentach. Do maja roku 1926 najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Krakowie w listopadzie roku 1923. Doszło do strajku generalnego. 6 listopada do stłumienia demonstracji robotniczych władza wysłała wojsko. Robotnicy stawili opór i wywiązała się walka, w której zdobyli m.in. samochód pancerny. Do momentu zakończenia starć, które nastąpiło dzięki mediacji posłów socjalistycznych, zginęło 15 robotników, 14 żołnierzy i co najmniej 3 osoby postronne. Jest to najprawdopodobniej bardzo zaniżona liczba ofiar. O ile można uznać tą sytuację za starcie zbrojne, to już w Borysławiu oraz Tarnowie policja i wojsko otwierały ogień do nieuzbrojonych strajkujących. Zginęło odpowiednio 3 i 8 osób. Zamach stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego
w maju 1926 roku kosztował życie co najmniej 164 ofiar cywilnych, głównie w Warszawie. Wiele z nich padło w wyniku działań żołnierzy Piłsudskiego, ponieważ polecono im m.in., aby strzelali do osób pojawiających się w oknach. Zabici i ranni to więc najczęściej gapie chcący zobaczyć, co dzieje się na ulicy. Po roku 1926 przemoc państwowa staje się o wiele bardziej zorganizowana i zaplanowana. Zdarzają się nawet przypadki zabójstw politycznych, na przykład młodego działacza komunistycznego Henryka Gradowskiego, zastrzelonego przez policyjnych wywiadowców strzałami w plecy w nocy z 14 na 15 stycznia 1932 roku w Warszawie. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce jednak podczas demonstracji 23 marca 1936 roku w Krakowie. Policja strzelała do robotników po zakończonym wiecu związkowym solidaryzującym się ze strajkiem pracowników i pracownic zakładów Semperit. Na miejscu zginęło wówczas 8 osób, a jedna zmarła w szpitalu. Jeszcze tragiczniej zakończyły się protesty bezrobotnych w kwietniu tego samego roku. 14 kwietnia podczas demonstracji policja zabiła jednego z demonstrujących. Dwa dni później, podczas uroczystego pogrzebu zamordowanego, doszło do zamieszek. Do ich tłumienia władze wykorzystały wojsko. W efekcie, wedle różnych danych, padło od 19 do nawet 31 zabitych. Premier i minister spraw wewnętrznych generał Felicjan Sławoj Składkowski w wystąpieniu przed Komisją Budżetową Sejmu 24 stycznia 1938 roku podał następujące liczby zabitych w wyniku siłowego tłumienia przez policję strajków i manifestacji w latach 1932-1937. Poszczególne lata. 1932 – 141 zabitych, 1933 – 145 zabitych, 1934 – 118 zabitych, 1935 – 143 zabitych, 1936 – 157 zabitych, 1937 – 114 zabitych, w tym 44 osoby podczas tłumienia powszechnego strajku chłopskiego, który wybuchł w sierpniu 1937 roku. Razem z samych danych Składkowskiego wynika, że zginęło od kul policji 818 osób. Jak mówiłem wcześniej, całkowita liczba ofiar cywilnych tłumienia demonstracji i walk ulicznych w dwudziestoleciu międzywojennym nie jest jednak znana. Dodając do 818 zabitych, o których mówił Składkowski, czyli pewnej liczby, oraz 164 z zamachu majowego, również liczba pewna, to co najmniej kilkaset dowiedzionych, udowodnionych ofiar z bardzo licznych, niewymienionych również w materiale incydentów, to daje z pewnością ponad 1000 ofiar cywilnych represji oraz działań wojska i policji w czasach II Rzeczpospolitej. Szacunki będą jeszcze wyższe, jeśli przyjmiemy, iż dane oficjalne były mocno zawyżone, ponieważ często nie wliczano do nich osób, które zmarły w szpitalach lub zginęły na demonstracjach, lecz nie w wyniku bezpośredniego działania policji. Nie uwzględniono też pojedynczych incydentów i zabójstw, tak jak w sprawie Henryka Gradowskiego. Podsumowując, zarówno w czasach tak zwanej demokracji parlamentarnej, jak również autorytarnej dyktatury, władza często sięgała po broń jako narzędzie negocjacji z protestującymi, stąd tak wiele ofiar. Dopiero w latach 30. policja zmieniła regulaminy i zaczęła używać ekwipunku do tłumienia zamieszek, zamiast samochodów pancernych, armatek wodnych, zamiast karabinów załadowanych ostrą amunicją i bagnetów, tarcz i pałek. Władza wiedziała, że działania policji będą się wiązać z licznymi ofiarami, mimo to wysyłała ją do walki. Właśnie tak z uzbrojoną w broń z ostrą amunicją, jak również w skrajnych przypadkach, między innymi strajku chłopskiego, to przeciwko demonstrantom posyłano też wojsko.
Dlatego takie idealizowanie policji z czasów II RP jako jakiejś służby o wysokim morale i wysokiej etyce jest po prostu obrzydliwe. Podobnie jak idealizowanie i wybielanie rządów z czasów II RP, które były mniejszą lub większą dyktaturą grupy uprzywilejowanych i nigdy się specjalnie z głosem robotników, chłopów czy tym bardziej bezrobotnych nie liczyły. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Może wy macie propozycje jakichś kolejnych felietonów, uwagi, komentarze są dla Was otwarte. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona. Takie materiały jak ten powstają dzięki Waszym datkom. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.